Klasztoru ojców studytów. Od tego czasu zespół dzielnie uczestniczy w życiu parafialnym i klasztornym. W każdą niedzielę poprzez śpiewaną modlitwę Axios pomaga wiernym zgromadzonym na mszy świętej w tradycji bizantyjskiej głębiej przeżywać misterium ofiary Chrystusa. Swoim uroczym śpiewem chór również towarzyszy narzeczonym podczas udzielania im sakramentu małżeństwa. Co roku Axios towarzyszy uczestnikom trzydniowej pielgrzymki do Ławry Monasteru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Uniewie, śpiewając molebnie i akatysty do Bogu Radzicy oraz Msze Święte. Axios jest aktywnym uczestnikiem przeróżnych uroczystości związanych ze wspólnotą ojców studytów, jak również z ruchem ekumenicznym. Profesjonalnemu rozwojowi chóru sprzyja również udział w różnych festiwalach muzyki cerkiewnej. Nowym i ciekawym doświadczeniem dla chóru była praca nad muzyką do filmu Ikona, nakręconym w roku 2010. Od roku 2006 chórem kieruje dr Marta Karapinka. Prosimy o brawa. Absolwentka Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej imienia Mykoły Łysenki. Laureat wielu nagród na międzynarodowych konkursach muzyki kameralnej. Pani Marta umiejętnie i pilnie pracuje nad udoskonaleniem jakości śpiewu chóru oraz nad wzbogaceniem jego repertuaru. Z powodzeniem łącząc w sobie cechy kierownika chóru, nauczyciela i przyjaciela. Repertuar. Radujcie się sprawiedliwi, Berezowskiego, Alleluja, Dyłeckiego, Zdrowaś Maryjo, Wedera, Matko Miłosierdzia, Hawrylca i ukraińskie pieśni ludowe W Zielonym Gaju, opracowanie Kolessa, W Noc Kupały, opracowanie Bidak, Handzia, opracowanie Stelmasztuk, Jak mi przyszła karta, opracowanie Kolessa i Oj dąb dębu, opracowanie Raków. Proszę Państwa, młodzieżowy chór Axios.
Oh,
Музичний
книжки продавав. Дуба, дівчина моя, люба, набрехала не на мене, що я ходи до тебе, хвилі мені дарував, а людишки продавав. Дуб, 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 біжить, дуб, 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 скажи, чи не чуєш, що дуб, 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 дуб,